Hejka, hejka, witamy się z Wami serdecznie, jestem Marta, tutaj jest Mikołaj i zapraszamy Was na film o 12 pomysłach na prezent na roczek. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu, to wydaje mi się, że ten film będzie mega przydatny, także w dwójkę zapraszamy Was na intro i lecimy z przeglądem tego, co tutaj mamy. Chciałam, że Mikołaj cały czas pokazuje hajs. Hajs, 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 hajs. Czyli pierwszy pomysł to hajs. To jest najprostszy. To przejdziemy. Pierwszy pomysł to kasa. Najprościej, szybciutko i bardzo ładnie. Drugi pomysł, lecimy szybko z tym filmem, to klocki. I Mikołaj uwielbia te klocki, które dostał. To są akurat Lego Duplo, więc można nam składać mnóstwo różnych rzeczy i z dzieckiem naprawdę mega fajnie się bawić. Kolejne to zabawki różnego typu i rodzaju. My tutaj mamy mega giga ciężarówkę, w której właściwie Mikołaj jest w stanie siedzieć i jeździć. I to jest niesamowita frajda. Mamy tutaj ciuchcie, do której wkłada różne zabawki, jeździ po całym salonie. I już w wieku roczku dziecko interesuje się. Przekłada, wkłada, wrzuca. Także super sprawa, prawda Miki? Mamy tutaj sensoryczne zabawki, ale chodzi o takie nie zabawki sensoryczne jak dla noworodka, tylko już dla starszego dziecka. Czyli tutaj mamy na przykład piłkę obitą takim wesołym, kolorowym materiałem włochatym i Mikołaj mega fajnie się nią bawi, chociaż teraz po prostu woła psiaka, no nie? Bo najbardziej, najlepiej bawi się tą piłką z psiuszami. Także rzucają sobie tą piłką wzajemnie i jest po prostu mega frajda, prawda? Tak? Lubisz piłę? O, właśnie szuka psiaku, żeby już rzucać piłą z psiakami, tak? Bądź. Dalej. To też może być super zabawka dla psiaka. Dalej. Ale... Jeżeli chodzi o zabawki sensoryczne, fajne są też zabawki interaktywne. Właśnie mamy tutaj taką, która budzi Wasze największe zainteresowanie. To jest zabawka, która wybawiła masę dzieciaków, Mikołaja i mnóstwo jego kolegów, więc sprawdza się świetnie. Mikołaj aktualnie, gdy ma już roczek, siedzi, wrzuca sobie tutaj piłeczki, ona gra. Tak, tak, tańcu, tańcu. Tak, inna melodyjka. Ta zabawka świetnie się sprawdza, niestety one nie są produkowane, są akurat ta, nie są już produkowane, ale wiem, że o nie pytacie bardzo często, możecie je dostać na OLX-ie i innych tego typu portalach, natomiast jest masa pięknych, cudownych, fantastycznych zabawek, które możecie kupić również nowe, ale to pokazuje Wam, że to naprawdę świetnie się sprawdza i zajmuje Mikiego dość mocno, tak? Chcesz teraz? Pokażesz, jak się włącza zabawkę? A to też ten. Brawo! Brawo! Fajnym pomysłem na prezent jest voucher na sesję zdjęciową. Sesja roczkowa to jest taka, w ogóle urodziny na roczek to są takie ważne urodziny, więc zrobienie takiego prezentu całej właściwie rodzinie, które zostanie z niej bardzo długo, jest świetną opcją. Myśmy mieli taką sesję i bardzo się z niej cieszę. Także fajnie, że udało nam się ją zrealizować i skoro jesteśmy przy zdjęciach, to albumy i fotoksiążki są rewelacyjną opcją. Możecie zrobić taki, kupić album jakby dedykowany dla dzieciaka. Gdzie idziemy? A, to chcesz wziąć, dobrze. Okej. Taki album dedykowany i na przykład częściowo, początkowo wypełnić ten album zdjęciami, które znajdziecie aktualnie wszędzie. Na Facebooku swoich znajomych. Może macie jakieś wspólnie zrobione zdjęcia. Może gdzieś tam wysłane Messengerem na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc to... Więc to jest super, nie? Naprawdę nie trzeba się dużo gimnastykować, żeby zrobić taki prezent. Tak, tak. Dokładnie. My tutaj akurat dostaliśmy piękną książkę. No ale to jest odcinek na roczek, więc przepraszam. Tak to musi wyglądać. Brawo! Złożymy wieżę. Złożymy wieżę, a mama powie o fotoksiążce, dobra? Dostaliśmy piękną fotoksiążkę. Słuchajcie, aż się wzruszyłam, gdy ją zobaczyłam. I ta fotoksiążka jest złożona ze wszystkich starych relacji, które miałam zapisane. Nawet są tam jakieś podpisy i tak dalej. Przepiękny prezent, fantastyczny prezent i naprawdę
teraz wiemy, że da się to zrobić, nie? Ale patrz, jaki jest moje maleńkie. To jest takie stare dziecię w ogóle tutaj. Patrzcie. Patrzcie. Tak. Gdzie jest mama? Popatrz, jaki mały Miki. Mały Miki tu jest? Tak, Boba. Teraz już jesteś chłopczyk, prawda? Super. I love you, baby. Ach, ładnie chwycone. Bransoletki i jakaś biżuteria. Wiem, że często pojawia się ona jako prezent na roczek. Ja sama, gdy miałam roczek, taki prezent właśnie dostałam. Chyba złoty naszyjnik, jak dobrze pamiętam. Jeżeli macie ochotę i na przykład córeczka ma już przekute uszy albo coś takiego, nie wasza, tylko na przykład wasza krześnica albo dziewczynka, do której idziecie na roczek, ma przekute uszy, albo jakaś ładna bransoletka, coś, co zostanie z nią i będzie dla niej taką pamiątką tego dnia. Dla chłopaka też naszyjnik może być. Do tej zabawki można włożyć wszystko. Bądź balony z Helem. I tutaj mamy, chyba nie sięgniemy. Mikiś, sięgniesz balona? Hopsa. Pokażemy balony. Zobacz. Dostaliśmy też lwa. Był przepiękny. Dostaliśmy jeszcze inny balon, że mam roczek. O, widzicie, balony bardzo cieszą dziecko. A to przecież ma być prezent dla niego. I balon jest świetnym prezentem. Prawda, Miki? Bądź. Bądź. O ja. Także tak, to jest pewnik. Nie? Piątka. Brawo. Balony są super. Byle nam nie szczeliły. Fajnym pomysłem są też takie baśnie, książki z bajkami na dobranoc. Ważne, jeżeli dajecie taką książkę, abyście nie zapomnieli o włożeniu i wpisaniu w nią dedykacji razem z datą. To jest bardzo ważne w takich książkach. Nie zapomnijcie o tym, naprawdę, pamiętajcie. Odlew dłoni. My właśnie taki odlew mamy i będziemy próbować go zrealizować, bo wiadomo, te małe rączki fajnie były, aby zostały zachowane. Mamy nadzieję, że nam się to uda, chociaż takim dzieciątkiem jest dość ciężko. Łatwiej chyba by było ten odlew dłoni zrobić, gdy dziecko jest zupełnie małe, ale mam nadzieję, proszę, to jest klocek, który jest najważniejszy. Tuk, 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 tuk. Ale mam nadzieję, że uda nam się ten odlew wspólnie zrobić. Proszę, balon. Tak, jeszcze te balony, proszę. Wszystkie balony masz. Bam, 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 bam. Zabawki edukacyjne. I jakieś takie książeczki edukacyjne. Ja tutaj mam je z przodu, pokażę wam. Mamy takie puzzle, które na pewno przydadzą się już za niedługo, jeżeli wasze dziecko, znaczy jeżeli obdarowywane dziecko, nie sięgnę. Jeszcze nie ogarnia, ale w najbliższej przyszłości na pewno będzie to super. I tutaj mamy na przykład takie puzzle, których dopasowujemy. Na przykład, co możemy zjeść na śniadanie? No na śniadanie możemy zjeść na przykład jajko, możemy sobie zjeść banana na śniadanie i wtedy dziecko już może się z nami uczyć w taki fajny, przyjemny sposób, angażujący i mega ciekawy. W zabawkach ogromne pluszaki to też jest mega fajny pomysł, także my tutaj mamy kolejnego wielgachnego misia, na którym można się uczyć, gdzie ma oczko, gdzie ma brzuszek, gdzie ma uszka. No po prostu nie da się tego przeoczyć, no nie? Jest tak ogromny. Tak, gdzie ma uszka? Wiesz, gdzie ma uszka, misiu? O, idziemy już do misia. Misiu zainteresował tego pana. Wow, wow. Idziemy. Gdzie ma misiu uszko? Tu ma uszko, tak, brawo. A nosek? Gdzie ma nosek? Gdzie jest nosek? To jest oczko, tak? Nosek jest tu? Zobacz, jaki duży nosek. Nosek, tak? Nosek, tak, brawo. Jako osobny prezent albo dodatek do prezentu świetnie sprawdzą się pampersy, chusteczki, tego nigdy nie jest za wiele, o może tak, więc zawsze możecie pomyśleć, zapytać jaki rozmiar aktualnie dziecko nosi i taki prezent na pewno będzie przyjęty z szeroko otwartymi ramionami i wiem co mówię, prawda? O, teraz wrzucamy, sprzątamy teraz, tak? Dobrze, brawo, brawo dla Mikiego, wszystkie prezenty powiedzieliśmy, tak Miki? Zróbmy brawo. Dla wszystkich roczniaków? Nie, nie, przepraszam. No brawo, dla roczniaków nie bijemy. Wrzucisz? Tak, tu. Teraz sprzątamy. I się uczymy sprzątać. Tak, tutaj. Super, brawo! Tak, dobrze. To Mikołaj sprząta, brawo. Bijemy i żegnamy się z wami. Zrobimy pa, pa, pa. Mamy nadzieję, że ten film
był dla Was przydatny. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy prezenty dawaliście. Poszerzymy tą opcję, którą tutaj mamy i te propozycje, które przedstawiliśmy. Także wpisujcie w komentarzu, to będzie takie miejsce, gdzie można będzie znaleźć inspirację. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wpadajcie na Instagrama, zostawcie suba, lajka. No i robimy pa. Co robimy pa? Buziaka wysyłamy? Tak, pa. Do zobaczenia.